Drugą nagrodę w kategorii oświetlenie dróg i terenów publicznych otrzymała tutaj wykonawca firma Polite za modernizację oświetlenia. Urząd Miasta Międzyrzec oraz Polite otrzymują nagrodę Związku Gmin Wiejskich za realizację i modernizację oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Podlaskim. Przeczytam uzasadnienie. Komisja wzięła pod uwagę uzyskane dobre efekty oświetleniowe oraz zastosowanie automatyki pozwalającej na indywidualne sterowanie każdą wymienioną oprawą. Uwzględniono trudności wynikające z konieczności doboru rozsyłu opraw do istniejących słupów, dzięki czemu uzyskano dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły spodziewane efekty finansowe wynikające zarówno ze zmniejszenia mocy zainstalowanej nowych opraw, jak i oszczędności wynikających ze zmniejszenia mocy za pomocą zastosowanej automatyki w czasie, gdy natężenie ruchu na to pozwala. Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymuje również dodatkową nagrodę w postaci rocznej prenumeraty Gazety Samorządu Administracji. Nie ma przed nami przedstawiciela, ale potwierdzam, będzie specjalny certyfikat, który wręczymy oczywiście. Gratuluję władzom Urzędu Miasta bardzo udanej inwestycji. Gratuluję wykonawcy i dostarczycielowi sprzętu oświetleniowego i systemu automatyki w firmie Polite. Co mogę powiedzieć? Uzyskano bardzo, bardzo dobre efekty oświetleniowe mimo trudnych warunków, bo inwestycje przeprowadzono, tak jak wspomniałem, na istniejących słupach i sieci oświetleniowej. W związku z tym wielkie brawa dla przedstawicieli urzędu, jak i również dla firmy. Zanim przeszliśmy tu do Państwa, z Panem Burmistrzem takżeśmy z troską rozmawiali o powiecie bialskim, że tutaj się wyróżniają dwa jego krańce. Tam gdzieś nasza gmina na końcu, która też kiedyś była wyróżniona i Międzyrzec Podlaski, chociaż bardziej patrzyliśmy na to, że to niebudżetowe miejsca pracy są elementem rozwoju, czyli takim najbardziej miernikiem na całym świecie. Bo to jest jednak podstawa, ale tego typu rzecz i serdeczne gratulacje panu burmistrzowi, załodze i firmie, która to robiła, ponieważ no, to jest dobry przykład dla innych na tym kolejnym zakręcie. No, nam przeszło tak z panem burmistrzem, możemy już powspominać, bo parę lat już funkcjonujemy w samorządzie, przyszło funkcjonować w czasach, można powiedzieć, takiej wiecznej rewolucji. I to takiej rewolucji z jednej strony braku stabilności i prawnej, i finansowej. I to jest teraz trochę trudniejsze. Pojawiają się teraz tego typu wątpliwości, że będziemy mieli coraz trudniej z zaspokajaniem naszych potrzeb mieszkańców. Również pewnie i w tym zakresie nie będą to łatwe wyznania, jeżeli Polski Ład wejdzie w życie, ponieważ no, to sytuacja jest taka, że będzie to trochę naszym kosztem i kosztem naszych usług publicznych. I ja już znam takie gminy, które no, po wybudowaniu oświetlenia wygaszają je w nocy. Tak? Zachęcamy też gminy, zarządców dróg do tego, aby właśnie te przejścia newralgiczne doświetlać na drogach. No, czasami są to trudne wyzwania, wbrew pozorom, chociaż proste się wydają, ale są trudne. Nie do końca też są jeszcze precyzowane przepisy w tej materii, ale cieszy nas to, że coraz lepiej jest, coraz więcej widzimy, jeździmy po Polsce wszyscy, więc coraz więcej osób, coraz więcej samorządów, zarządców dróg bierze udział w tego typu inwestycjach, no i doświetla swoje drogi. Obok podziękowań dla pana burmistrza, dla urzędników zaangażowanych w modernizację w Międzyrzecu Podlaskim, chciałbym wyrazić szczere uznanie, bo mając do czynienia z dziesiątkami zamówień na modernizację oświetlenia, musimy rzeczywiście przyznać, że urzędnicy, panowie, zgłębiliście naprawdę głęboko wiedzę z zakresu technik świetlnych, z zakresu systemów zarządzania oświetleniem i tak naprawdę efekt widać tego w dniu dzisiejszym. Międzyrzec Podlaski możemy z czystym sumieniem nazwać pionierem, dającym rzeczywiście przykład tego, jak przygotować
zamówienie, jak przygotować projekty, jak można wykorzystać technologię, połączyć ją z infrastrukturą, która często musi akcentować również kwestie i stronę wizualną. Zawsze zaczyna się od pewnego celu, czy wcześniej wyłączać oświetlenie, czy pójść inną drogą. Wybraliśmy tą drogę, moim zdaniem i zdaniem moich współpracowników, właściwą, żeby zbudować coś nowego, bezpiecznego, podnoszącą inwestycja podnosząca jakość życia w mieście, a jednocześnie pozwalająca normalnie funkcjonować. Wielu samorządowców idzie tą drogą oszczędzania, wyłączając oświetlenie. My natomiast byliśmy innego zdania. Ma świecić, być bezpiecznie, bo tam, gdzie jest światło, poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrasta. To widzimy w miejscach rekreacyjnych, które nie były odwiedzane wieczorową porą, a jesień i zima u nas to mocno przyspieszała, a dzisiaj park czy międzyrzeckie jeziorka po prostu kwitną pomimo wieczorowej pory. Wszystko zaczęło się od konferencji organizowanych przez państwa i korporacje samorządowe. Miałem okazję uczestniczyć w takim panelu dyskusyjnym poświęconym sterowaniu oświetlenia ulicznego. Bardzo mnie to zaintrygowało, zainteresowało. No i na spotkaniu już takim roboczym z pracownikami, tutaj szczególne podziękowania kieruję do naczelnika Krzysztofa Krawca, ale i do pana Daniela Jasińskiego. Ich wkład jest naprawdę bezcenny w tej inwestycji, bo musieliśmy się po prostu przygotować merytorycznie, jak tak naprawdę napisać specyfikację, żeby potem inwestycja została zrealizowana, cieszyła nas i były poprawne i bardzo dobre relacje z wykonawcą. Udało się, naprawdę serdecznie dziękuję swoim współpracownikom, jak również firmie, która zrealizowała to naprawdę fachowo, także mieszkańcy nie odczuli całego cyklu inwestycyjnego, wymiany opraw. To poczucie bezpieczeństwa cały czas było i mam nadzieję, jesteśmy tym właśnie przykładem na wschodzie. Świećmy, zachęcajmy do życia w takich miejscach, bo naprawdę nie tylko w aglomeracjach, w metropoliach powinno toczyć się życie, ale również w takich miejscach jest też bezpiecznie i wielu, wielu młodych zaczyna tutaj wracać. Od kilku lat nieprzerwanie budujemy bloki, budynki wielorodzinne. Na przestrzeni roku to sto kilkadziesiąt mieszkań. W tak małym miasteczku to jest odczuwalne. Mieszkania sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Miejsca pracy są, zapraszamy, a nie wszyscy wyjeżdżają do terenów pozamiejskich. Jak widać, te miejsca cały czas tętnią życiem. Pojawiają się nowi mieszkańcy, co również cieszy. Myślę, że dzięki między innymi takim inwestycjom, jak ta oświetlenie uliczne daje takie poczucie bezpieczeństwa i rozwoju. Bardzo serdecznie dziękuję.